Za sprawą autobusów linii numer 6 parkujących na tym przystanku blokuje się skrzyżowanie Zwycięstwa i Bohaterów Getta Warszawskiego. Czasami zator ciągnie się aż do ronda imienia Lecha Kaczyńskiego. Co ZDM robi, żeby zmienić sytuację? Ta sytuacja jest bardzo złożona, bo głównie jest spowodowana tym, że w mieście buduje się drogowa trasa średnicowa. Część z ulic musieliśmy dla komfortu pracujących wyłączyć z ruchu. I tak naprawdę ta sytuacja powstała w wyniku zamknięcia ulicy Zwycięstwa. Dotąd potok samochodów, że tak powiem, dokonywał podziału, dokonywał wyboru. Jechał albo ulicą Bohaterów Getta w kierunku ulicy Jagiellońskiej, albo kierowcy wybierali ulicę Zwycięstwa jako punkt docelowy. Próbowaliśmy tą sytuację jakby uzdrowić, poprawić, powodując albo utworzenie bus pasa, albo spowodowanie, że dwoma pasami ze skrzyżowania kierowcy będą mogli wjechać w Plac Piastów i dalej. No niestety na przeszkodzie stanął przystanek autobusu linii numer 6. Zwróciliśmy się do KZK GOP z prośbą o przeniesienie, o rozważenie możliwości przeniesienia tego przystanku dosłownie o 250 metrów stąd w kierunku ulicy Toszeckiej. KZK GOP przekazał nam informację, że ze względu na komfort swoich pasażerów tego przystanku nie może przenieść, ponieważ no, byłby on znacznie oddalony od pozostałych. Czy to znaczy, że sytuacja wróci do normy dopiero po otwarciu ulicy Zwycięstwa? Tak, powinna wrócić do normy, a wręcz jestem tego pewna, dlatego że dotąd nie mieliśmy takich sytuacji, które tak bardzo korkowałyby to miejsce.